Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj dla Państwa łazanki wigilijne lub wegetariańskie z makiem, miodem, bakaliami, orzechami. Serdecznie zapraszam na film. Życzę miłego, smacznego. Składniki na łazanki z bakaliami, z migdałami, makiem i miodem. 50 gram rodzynek, 50 gram maku, 50 gram migdałów, 50 gram suszonych moreli, 50 gram orzechów laskowych lub włoskich, po łyżce miodu, ja tu mam miód nawłociowy, wielokwiatowy i lipowy, 2 szczypty soli do ciasta, jedno świeże umyte jajko, parę łyżek oliwy oleju, 2 przesiane szklanki mąki pszennej tortowej lub kurczatki, dobra woda i pół szklanki do podsypywania naszego ciasta. Rodzynki i morele namaczamy, także migdały. Mak musimy troszkę mu zagotować. W międzyczasie, jak łokną nasze rodzynki oraz morele oraz nasz mak się tam będzie niedługo gotował, robimy sobie ciasto. Tu mam przesiane 2 szklanki mąki pszennej, wbijam jedno jajeczko. Daję 2 szczypty soli, 2-3 łyżki oliwy oleju i zarabiam jak zawsze. Rączką, najlepiej rączką. Dolewamy troszeczkę dobrej wody. Tak, żeby nie przelać, bo wtedy nie wyjdzie nam, wyjdą na makaron, tylko wyjdą kluski. Zawsze lepiej dolać jak przelać. I zagniatamy dosyć twarde ciasto. Wsypujemy sobie stolicę mąką. Ciasto, już się nie chce z nim gadać, nosię go, od razu go wakuje, nie będę go pytał, bo on ma... Będzie wałkować i koniec. Ciasto powstaje taki zmarszczek, to znaczy, że jest cienkie. Koniec do wałkowania. Teraz trzeba będzie kroić. Przed rozpoczęciem krojenia nastawiamy sobie wodę lekko osoloną. Można dać troszkę oleju, żeby się nie kleiło. No i kroimy nasze ciasto na łazanki, czyli takie kwadraty. Nasze łazanki. Musimy poczekać, aż woda zacznie się gotować, na wrzącą wodę, jak wypłynąć, spróbować, czy twardość nam odpowiada, odcedzić i zahartować zimno. W międzyczasie możemy pomiarzyć, posiekać troszkę naszych orzechów laskowych. Orzechy mamy pomiarzone, na łazanki już się gotuje. Osolona, troszkę oleju, rzucam łazanki i gotuję, aż wypłyną. Łazanki wypłynęły, muszę jakąś jedną sobie wyłowić, zobaczyć, czy dostatecznie miękka dla mnie. No, dla mnie jest akurat. Wyłączam, odcedzam, przelewam zimną wodą, żeby zahartować i łazanki gotowe. Sparzony mak, czyli gotowany 5-10 minut mak. Dobrze jest tak odparować, żeby nie było z nim po prostu wody i parę razy przez maszynkę do mięsa musimy go przemielić. Wszystkie składniki mamy już przyszykowane, mak sparzony, przemielony, wszystko łączymy w jednej miejscu.
Dajemy mak. Dajemy obrane, posiekane nasze migdały. Morele pomoczone, pokrojone. Rodzynki. Orzechy posiekane. Miód. Taki dobrze jest dać parę rodzajów miodów. Jeszcze jedna łyżka miodu. I całość mieszamy. Tu już żadnych przypraw nie musimy dawać. Możemy sobie poeksperymentować, dać troszeczkę, załóżmy, kardamonu albo wanilii świeżej. Mieszamy naszą super potrawa. Nie tylko na Wigilię. Można podawać na ciepło, jak i na zimno. Na sam koniec daję dwa obrane migdały. Można dać dwie połówki migdałów. Rzucam. Mieszam i zobaczymy, kto do kogo najbardziej się będzie migdalił. Gotowe łazanki z miodem, makiem, bakaliami, rodzynkami. Co możemy, to sobie damy. Ważne, żeby nam smakowało. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.